Może nie powinnyśmy otwierać tego pudełka? To czerwone światło wygląda groźnie. O, to legendarna gra Jumanji. Nie zaczynaj, jeśli nie zamierzasz kończyć. Chyba się zgubiłyśmy. Sprawdźmy na mapie. To nie pomaga. Dokąd mamy iść? Zobacz, co tam jest. To hostel. Świetnie, właśnie tego potrzebujemy. Zadzwoń do drzwi. Automatyczna brama? Szybko! Nadchodzi właściciel. Jest trochę dziwny, nie sądzisz? Ma dziwne maniery. Ale jest za późno, żeby szukać czegoś nowego. Musimy zaryzykować i przenocować tutaj. Okej, chodźmy. No jasne, dostajemy numer pokoju 13. Wiedziałam. Świetny start. O nie, najpierw kasa. Ale chciwiec. Okej, nie ma innego wyjścia. Dawaj klucz. W środku nie jest tak strasznie. Całkiem miło. Jestem trochę głodna. I trochę tu zimno, prawda? O, ktoś puka. Idę, ciekawe kto to. Ciastka, herbata i wierny sługa. O, jak słodko. Dzięki. Gorący napój i słodkie przekąski ogrzeją was i napełnią wam brzuchy. W pokoju jest zimno. Zobaczmy, może są tu jakieś koce. W tej wielkiej szafie, jasna sprawa. Super, oto kocyki. O rany! Ale mnie przestraszyłaś. Otulmy się kocami i wszystko będzie lepiej. Zaraz, gdzie nasze smakołyki? Zamiast nich na stole jest dziwne pudełko. To Jumanji. Wow! Otwórz je, w środku jest gra. Rzuć kostką. Skąd się wzięła figurka nosorożca? Ale to nie jest najdziwniejsze. Co się dzieje? Coś jest nie tak z prądem? I dlaczego wszystko się trzęsie? Musimy się stąd wydostać. W nogi! Ale drzwi się zatrzasnęły. Jesteśmy uwięzione. Jak mamy się stąd wydostać? Zobacz, pod drzwiami jest list. Zobaczmy. Lubicie kawę? Co za dziwne pytanie. Zobacz, na stole jest kubek i kawa. Wysypana kawa. Wsyp ją do kubka. Lekko okręć. Wow, na dnie pojawił się numer 45. Czy to zagadka? Spróbujmy ją rozwiązać. Nie miałam pojęcia, że noc w hostelu zamieni się w poszukiwanie skarbu. Znalazłam książki. Sprawdzimy stronę 45. O, oto odpowiedź. Zobacz, co tu jest napisane. Połam, a znajdziesz klucz. Co? Co mamy niby połamać? Nie rozumiem. Na ścianie jest młotek. Mamy uderzyć książkę młotkiem? Nie, no nie. Walnijmy we wszystko dookoła. To jest puste. Tu też nic nie ma. Jaki tajemniczy przedmiot mamy połamać? Aha, znalazłam wskazówkę. Na tym podstawku jest narysowany młotek. Jesteśmy na dobrej drodze. Połóż podstawek na ziemi. I uderzaj go młotkiem. Mocniej. Jest klucz. Wydostaniemy się stąd. Szybko, uciekajmy. Ach, ale zimno. Co to za dziwne miejsce? To nie ten korytarz, którym weszłyśmy. To jakiś strych. Nie jest tu zbyt przytulnie.
Zobacz, to nasze kurtki. W samą porę. Hej, to pudełko z grą. Boję się go nawet dotknąć. A to co? Laptop? Jak się sam włączył? Zaraz, a co to? Transmisja na żywo? Dzikie zwierzęta atakują miasto. Musimy kontynuować grę. I zrobić kolejny ruch. Rzuć kostką. Dokąd nas zabierzesz? O, jaki słodki kociak! Dlaczego tu jest? Chodź, puszku. Jesteś taki śliczny. Słodziak. A co ma na obroży? Małą buteleczkę z wiadomością. Wyciągnijmy korek. I przeczytajmy ją. Potrzebujecie światła. Jeszcze lepiej. A to co znaczy? Może powinnyśmy poszukać latarki? Zobaczmy, co tu jest. Pudełko. Nic w środku ciekawego nie ma. Jakieś śmieci. Ale zaczekaj, jest latarka. Ze światłem UV. Pokazuje to, czego nie widać gołym okiem. Odciski. Dokąd prowadzą? A, to wąż! A za nim pudło. Nie zbliżaj się. Co za koszmar. Boję się węży. Musimy się stąd wydostać. Wąż pełza dalej. Fiuch. Nareszcie możemy podejść do pudełka i zobaczyć, co jest w środku. Kawałki zdjęcia to jak układanka. Ułóżmy puzzle, może coś nam podpowiedzą. To nasze zdjęcie. Siedzimy w aucie i boimy się. Nic takiego nie pamiętam, kiedy to było. I co to w ogóle znaczy? To właściciel. Dlaczego zakrył puzzle czapką? Znów dzieje się coś dziwnego. A, jak znalazłyśmy się w aucie? Wszystkie drzwi są zablokowane. To niemożliwe. Jak mamy się stąd wydostać? Nic nie działa. Zobacz, kolejna wiadomość. Co jest na niej napisane? Szukajcie robaków. Świetnie, tylko tego brakowało. Puszka robali. Fuj, ale ohyda. Czerwona strzałka wskazuje środek. Mamy w tym grzebać? Nie. Okej, jedna z nas musi być odważna. Fuj! To klucz do auta. Szybko wciśnij guzik. Wysiadajmy. Juhu! Teraz jesteśmy w lesie. Co dalej? Zobacz, na drzewie jest strzałka. To musi być jakaś wskazówka. Świetnie. Chodźmy tędy. Następny znak. I kolejny. Do czego prowadzą te strzałki? To koniec podróży. Pusta butelka? Nie, pewnie coś w środku ma. Potrząśnij nią. Nic. W środku jest korek. Wyciągniemy go plastikowym workiem. Zadziałało. Co mówi? Kolejny ruch. Zaraz coś się stanie. Dlaczego wszystko się tak trzęsie? Czy to odgłosy jakichś bestii? Gra toczy się dalej. Strasznie się boję. Ja też. Ale wiesz, nie zaczynaj, jeśli nie zamierzasz kończyć. O nie! A koniec gry to dopiero początek. Fiu, emocje sięgają zenitu.
Chcesz wiedzieć, co się teraz wydarzy? Jakie inne testy przejdą nasze bohaterki? Zgadniesz? Daj nam znać w komentarzach. Daj temu filmikowi lajka i subskrybuj nasz kanał. I nie zapomnij kliknąć ikonę dzwonka, żeby nie przegapić kolejnego odcinka tej emocjonującej historii.